Witam Państwa serdecznie w kwietniowym wydaniu Krotoszyńskich Informacji Samorządowych. Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Wydarzenia sportowe, społeczne oraz patriotyczne przeplatały się nawzajem. W Krotoszynie oprócz przyrody rozkwitają także współprace międzynarodowe, o których wspomnimy dzisiaj. A oprócz tego w dzisiejszym odcinku... Nocna pogoń za zającem. Kiermasz wielkanocny. Polsko-hiszpański projekt edukacyjny. W sobotę 1 kwietnia na Krotoszyńskim Błoniu odbyła się historyczna pierwsza edycja biegu ulicznego pod tytułem Nocna pogoń za zającem. Start i meta zlokalizowane były na stadionie sportowym. Trasa biegu prowadziła ulicami przyległymi do przepięknych terenów Błonia. W wydarzeniu wzięło udział 600 zawodników. Moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie witam uczestników. 1 kwietnia, ale to się dzieje naprawdę. Naprawdę witam na Krotoszyńskich Błoniach, które powstały, bo takie były oczekiwania, gmina je po prostu zrealizowała. Życzę wszystkim dobrej głosu, dobrego biegu, dobrej zabawy. I wystartowali najlepsi zawodnicy na dystansie 5 i 10 km. Pierwsze wydarzenie historyczne, a więc nocna pogoń za zającem stała się faktem, a więc 300 zawodników, zawodniczek na linii startu, przypominamy. 5 km biegnie jedną pętlę, a dystans 10 pokonuje dwie pętle po naszych pięknych krotoszyńskich Błoniach. Gratulacje. W sobotę 1 kwietnia w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi imienia Jana Pawła II w Krotoszynie odbyły się mecze finałowe 19. edycji Krotoszyńskiej Ligi Siatkówki. W zawodach brały udział drużyny z powiatu krotoszyńskiego. Dzisiaj się odbywają mecze o trzecie miejsce i o pierwsze w naszej lidze. Strasznie się baliśmy, że nam ta liga po tej przerwie covidowej nie wyjdzie, jednak wyszła, zgłosiło się 6 zespołów. Bardzo wyrównany poziom, znakomity powiem poziom i dlatego się strasznie cieszymy. W niedzielę 2 kwietnia na krotoszyńskim rynku odbył się kiermasz wielkanocny. Organizatorem kiermaszu było Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw. Na scenie zaprezentowali się uczniowie krotoszyńskich szkół. Biblioteka publiczna ogłosiła wyniki konkursu na najładniejszą kartkę wielkanocną. Zorganizowano również konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną. Boże, zapomnij się, żeś mi nie podała, żeś mi nie podała. W poniedziałek 3 kwietnia pracownia plastyczno-ceramiczna Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury zamieniła się w malutką manufakturę świątecznych ozdób, a to wszystko za sprawą warsztatów wielkanocnych. Dzieci pod okiem instruktorki Beaty Ulbrych tworzyły prawdziwe cuda, które teraz pewnie staną i zawisną w domach naszych małych uzdolnionych artystek. W dniu 13 kwietnia na krotoszyńskim cmentarzu przy Krzyżu Katyńskim odbył się apel pamięci i złożone zostały wiązanki kwiatów. W uroczystości wzięły udział władze samorządowe powiatu i gminy, delegacje organizacji społecznych, politycznych i kombatanckich, młodzież szkolna oraz harcerze. W dniach od 11 do 14 kwietnia w Krotoszynie przybywali z wizytą wyjątkowi goście. Była to pochodząca z hiszpańskiego miasta Crevillent delegacja, na czele której stał pan burmistrz José Manuel Penalva Casanova. Celem kolejnego już w ostatnich miesiącach bezpośredniego spotkania pomiędzy przedstawicielami naszej gminy a Crevillent było formalne zatwierdzenie i podpisanie listu intencyjnego dotyczącego rozwoju omawianej w tym czasie współpracy pomiędzy naszymi miastami. Jej najważniejszym elementem jest edukacja i bezpośredni kontakt Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Mikołaja Kopernika w Krotoszynie z jej hiszpańskim odpowiednikiem. W czwartek 20 kwietnia odbyły się eliminacje powiatowe do 26 Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak. Nagrodzeni uczestnicy będą reprezentować powiat krotoszyński w eliminacjach rejonowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Kaliszu 30 maja. Trzymamy kciuki i gratulujemy. Najliczniej przybyły do nas dzieci z Kobylina. Młodzi piosenkarze byli przygotowani nie tylko wokalnie, ale również scenicznie, mieli kolorowe stroje oraz panie, które je przygotowywały, zadbały też o scenografię.
całość poprowadził Teatr Verum, który bardzo chętnie bawił się z dziećmi i wymyślał im zagadki. To jest też dla nas bardzo cenne doświadczenie, ponieważ możemy się integrować z młodszą publicznością. Bardzo trudno ocenia się dzieci, w ogóle każdego bardzo trudno się ocenia, ale w szczególności dzieci. Dlatego cieszy mnie to, że aż 5 osób mogło pojechać na dalsze eliminacje. W dniu 20 kwietnia na terenie Centrum Sportu i Rekreacji Wodnych w Krotoszynie odbyła się 25. edycja etapu powiatowego ogólnopolskiego młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz tegorocznego gospodarza konkursu Pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie. Uczestnicy musieli zmierzyć się z testem wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zadaniem praktycznym dotyczącym codziennej obsługi samochodu i przygotowania go do jazdy. Młodzież konkurowała także ze sobą w kategoriach udzielania pomocy przedmedycznej oraz jazdy sprawnościowej samochodem osobowym z tak zwanym talerzem stewarda. 22 kwietnia w krotoszyńskim kinie Przedwiośnie odbyła się kolejna edycja koncertu VIP-y śpiewają. Podczas koncertu zaprezentowały się osobistości z terenu miasta i gminy Krotoszyn. Tym razem celem było wsparcie dzieci z przedszkola nr 6 z oddziałami integracyjnymi w Krotoszynie. W maju zapraszamy do udziału w Mistrzostwach Polski Seniorów w Zapasach 13 maja, Nocy Muzeów 13 maja, recitalu Zbigniewa Zamachowskiego 20 maja, koncercie majowo-ludowym Zespołu Tańca Ludowego Krotoszanie 27 maja oraz biegu Krotosa 28 maja.